Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem. Witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. Nasz dzisiejszy gość często powtarza, na pewno powtarzał w kampanii wyborczej, nie ma świętych krów. I dzisiaj porozmawiamy, co z tego wynika. Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł. Agnieszka Ścigaj, polityk, socjolog, przedsiębiorca społeczny, nauczyciel akademicki. Założyła pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną OPOKA. Aktualnie wiceszefowa klubu parlamentarnego Kukiz 15. To hasło nie ma świętych krów, to nie jest tak, że to tylko pani powtarzała, ale praktycznie wszyscy politycy Kukiz 15. Idealnie się wpisuje teraz ten pomysł na komisję śledczą w sprawie wyłudzeń VAT. Czego się pani poseł spodziewa po tej komisji? Ten efekt finalny, już zapytam o koniec tego procesu. To sformułowanie, że nie ma świętych krów, ono nie tylko dotyczy tej komisji śledczej, ale my od samego początku bardzo mocno podkreślamy, że ważna jest odpowiedzialność urzędnicza, odpowiedzialność polityczna. Jeżeli podejmuje się decyzję, jeżeli ma się do czynienia z ludzkimi firmami, z ludzkim życiem, z wszystkim, co nas dotyka, ponieważ to nas otacza, to warto mieć z tyłu głowy, że kiedyś odpowiedzialność się poniesie, jeżeli się popełni błędy, jeżeli się zaniecha pewnych elementów, albo jeżeli popełni się te błędy celowo. Tak? A ten efekt finalny Komisji VAT? A ten efekt finalny Komisji VAT, głównie komisje śledcze mają to do siebie i to jest ich zadanie, żeby zbadać ewentualnie w przypadku takich ewidentnych naruszeń. A w przypadku wyłudzeń VAT-u, no, jeżeli mówimy o 200 miliardach złotych, no, to są ewidentne naruszenia, ponieważ to jest taka kwota, która tak naprawdę stanowi bardzo często połowę budżetu państwa. Czy nie ma zależności pomiędzy przedsiębiorcami, czyli tymi nieuczciwymi przedsiębiorcami, bo to nie są przedsiębiorcy, są bardziej złodzieje, którzy wyłudzali ten VAT albo uczestniczyli w różnego typu piramidach VAT-owskich i tego typu działaniach, a na przykład światem polityki. Tak? I to ma za zadanie ta komisja śledcza wskazać. To nie jest tak, że my już wiemy i od razu czatujemy na to, że tak na pewno jest. My mamy nadzieję, że ta komisja śledcza pozwoli wyjaśnić pewne fakty. Jeżeli nie było to miejsca, jeżeli to rzeczywiście sprawy związane z prawem, ponieważ wiemy, że z wyłudzeniami VAT-u to nie tylko Polska ma problemy. To cała Unia Europejska. Przede wszystkim wynika to z złego i nierównego prawa i z tych różnych stawek VAT-u. Jeżeli takich sytuacji nie było i rzeczywiście żaden polityk ani żadna osłona polityków nie stała za tym, no to ta komisja śledcza pozwoli na to wyjaśnić. Więc tak jakby nie od razu stawiamy szafoty i nie od razu wskazujemy, że są jacyś winni. Niemniej jednak tego typu sprawy, takie kwoty, to są pieniądze naprawdę Polaków, bardzo ciężko wypracowane, bo one przydałyby się na wiele rzeczy, których nam brakuje, są dziury w budżecie, no powinny być wyjaśnione, bo nam się wydaje, że tak prosto i tak łatwo takie pieniądze nie mogły być wyprowadzane, jeżeli takiej osłony politycznej by nie było. Ja się zastanawiam nad tym, bo państwo proponujecie też przedsiębiorców w tej komisji. To zwykle jest tak, że to jest parlamentarna komisja śledcza. W związku z tym to jakiś wyłom, który jest możliwy? To prawnie to... Nie, to jest też... Rzeczywiście wskazaliśmy na przedsiębiorców, ale w myśl ustawy o speckomisjach tak naprawdę możemy wskazać tylko posłów. Ale wśród posłów, wśród parlamentarzystów są osoby, które przyszły do polityki z biznesu. To... Mają doświadczenie, są przedsiębiorcami, potrafią... Ale posłowie, ale jednak parlamentarzyści. Tak, posłowie. Panie poseł, to ostatnie już pytanie a propos VAT-u. Zakładam, że młodzi ludzie będą o to pytać. Kto z Kukiz 15 będzie w komisji? Znaczy, wydaje się, że takim naturalnym kandydatem jest poseł Marek Jakubiak, który tak naprawdę jest inicjatorem tej komisji. Jest przedsiębiorcą, który osiągnął sukces na rynku. Ma bardzo dużą wiedzę, ma bardzo duże doświadczenie. Oczywiście w momencie, kiedy pojawi się ustawa, kiedy ona będzie znana ostateczny jej kształt i będzie wiadomo, jaki jest skład tej komisji, no to będziemy podejmować decyzję, tak jak podejmujemy, czyli w prezydium, w klubie. Ale tak jak mówię, on jest pomysłodawcą, inicjatorem tej komisji, więc myślę, że na ten moment naturalnie prawdopodobnie będzie nas reprezentował. Ja powinien być przewodniczącym tej komisji, naszym zdaniem. No to zobaczymy. Tak? Właśnie. Przypominam o Twitter, Facebook, poczta. Pytania pewne już są, ale to za moment. Tak. Zasady nie zmieniły się. Pół minuty na pytanie, półtorej minuty na odpowiedź. Młodzież Wszechpolska zaczyna. Proszę bardzo. Mateusz Zalek, Młodzież Wszechpolska.
Szanowna pani poseł, ja chciałem się spytać o dzisiejszą dyskusję, którą pani toczyła w sprawie tych obowiązkowych szczepień i ogólnie tej obowiązkowej opieki medycznej. Czy w obecnych czasach, gdy mamy masę dezinformacji, na pewno dobrym rozwiązaniem jest ta swoboda wyboru, czy szczepić, czy nie, gdy w internecie mamy masę antyszczepionkowych ruchów i różnych teorii, czy jednak lepiej postawić na zdanie fachowców i oni, którzy się znają na medycynie i opiece nad dziećmi, powinni mieć więcej do powiedzenia w tej kwestii? Cieszę się, że pan słuchał tej dyskusji. Ona rzeczywiście była wywołana pod wpływem konkretnego przypadku, z którym mieliśmy dzisiaj takie doniesienia medialne. Pan stawia pytanie, czy lepiej zdać się na fachowców. Akurat w tym konkretnym przypadku mieliśmy do czynienia z szybkim zadziałaniem sądu, moim zdaniem zbyt pochopnym, odebranie władzy rodzicielskiej rodzicom, którzy mieli obawy, którzy... Ograniczenie, bo tam nie ograniczenie, było mowy tak, o zabraniu, bo też na początku dałem się na to złapać, tylko ograniczenie. Rozumiem. Ja tą informację usłyszałam wtedy na świeżo na antenie, więc dlatego mogę wam w tej chwili coś tam przekręcić. Natomiast sąd zadziałał bardzo szybko, czyli nawet ograniczył tą władzę rodzicielską. Uznano, że jakby sędzia, tak jak pan powiedział, fachowcy, troszczą się bardziej o swoje dziecko niż rodzice. Nie wiem, czy niezbyt pochopnie, bo ja zakładam, że ci rodzice, jeżeli podjęli taką decyzję, jeżeli tak naprawdę pomyśleli, że coś im może zagrażać, może tą wiedzę czerpali z internetu, ja nie wiem, może czerpali z innych źródeł. Wiemy, medycyna tak naprawdę cały czas ewoluuje i mamy do czynienia z różnymi odkryciami. Nie całkiem niedawno lekarstwa, które były przepisywane przez lekarzy, w tej chwili są na przykład wycofywane. Wiemy, że szczepionka HPV-C jest wycofywana w Stanach Zjednoczonych, w Polsce mówi się o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień. Więc medycyna, lekarze to są fachowcy oczywiście, natomiast nie zdarza się też tak, że oni się po prostu mylą. I ja bym tutaj brała pod uwagę zdanie rodziców w tej kwestii. No tak, ale mamy też ryzyko, że jeśli pozwolimy, by te ruchy się powiększyły, no możemy dojść do wniosku, że dobrze, zgadzamy się na wybór, prawda? I możemy dojść do takiej konkluzji, że może na przykład dojść do pandemii, choroby, która nie występowała od nawet 2-3 stuleci, ponieważ ludzie przestali się szczepić, ponieważ szczepionki szkodzą. Więc czy lepiej stawiać jednak interes jednostki czy narodu w tym wypadku? No ale pan dobrze wie, że zdarzają się powikłania poszczepienne. Te ruchy antyszczepionkowe tak zwane, one nie do końca postulują, żeby wycofać szczepienia. One postulują to, że na przykład rodzice mają prawo na przykład do pełnej wiedzy, jakie są skutki uboczne danej szczepionki. A takiej wiedzy nie ma. Mają prawo do tego, żeby rejestrować odczyny poszczepienne. W Polsce się ich mało kiedy rejestruje. Mają prawo do tego, żeby utworzyć fundusz, który ewentualnie, jeżeli wystąpią powikłania zdrowotne, to będą mieli skąd wziąć na rehabilitację i na leczenie tego dziecka. A takich funduszy nie ma, jak są na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc trochę też jest tak, że no, bojąc się tego, że ruchy się rozprzestrzeniają, to równie dobrze moglibyśmy w ogóle zakazać jakiejkolwiek wolności. Ludzie mają prawo się dowiadywać, mają prawo mieć odrębne zdanie i mamy prawo z nimi rozmawiać. No nie możemy na siłę próbować manipulować i ograniczać dostęp ludzi do pełnej wiedzy, bo takie mają cele, więc ja naprawdę byłabym ostrożna. Ja nie jest, żeby jasne było, ja też nie jestem za tym, żeby być, nie jestem przeciwnikiem szczepień jako takich. Natomiast wiem, że są wątpliwości, kiedy takie dziecko szczepić, czy to jest określona pora, czy taką, a nie inną szczepionką. Wiemy, że szczepionki są zakupowane przez rząd i może być szczepionka lepsza lub gorszej jakości. I teraz pytanie jest, czy rodzice mają pełną świadomość, że na rynku są szczepionki o różnym działaniu. Nie mają. Idealnie. Są szczepione tym, co jest dostępne. To idealnie było do czasu, pani poseł. Półtorej minuty. Świetnie. Nowoczesna, proszę. Andrzej Zarzecki, Nowoczesna. Pani poseł, 50% Polaków zawsze będzie niezadowolona z działalności sądów. Tak jest, było i będzie. Z racji tego, że zawsze jedna strona musi przegrać spór w sądzie. Ale proszę mi powiedzieć, czy jest to wystarczający powód, aby wydawać 19 milionów złotych przez PiS z budżetu państwa na kampanię negującą działalność polskiego sądownictwa? Często mówią te billboardy nieprawdę. Czy może jest to początek kampanii wyborczej albo po prostu chęć podreperowania budżetu znajomego, który prowadzi firmę? Ta statystyka 50% Polaków jest niezadowolona, to jeżeli odnosimy się do tych, którzy w ogóle mieli do czynienia i startowali w jakichkolwiek procesach. Oczywiście, że tak. W procesach sądowych, ale natomiast jeżeli by popatrzeć, to 80% ludzi w ogóle, którzy naprawdę wygrali procesy, również mówi o tym, że są niezadowoleni, więc to powinno dać do myślenia. Jeśli chodzi o tą kampanię, o którą pan pytał, ja osobiście też uważam, że nie ma sensu, dlatego że podkreślę, 80% Polaków
świadków i to również, i to głównie tych, którzy na przykład wygrali swoje procesy sądowe, już jest przekonany, że ta reforma jest potrzebna. Oni po prostu tego chcą. Prawo i Sprawiedliwość wie o tym, oczywiście, że ta reforma jest potrzebna. Ja uważam, że trochę nie do końca sposób finansowania w ogóle takich fundacji, które mają być dla zasady pozarządowe poprzez rząd, jest nie do końca. Tym bardziej, że mieliśmy ostatnio do czynienia, mamy ustawę, która powołała Narodowy Instytut Wolności, która mówi o konkursach, o dawaniu środków na działania organizacji pozarządowych, te, które są wykonywane za państwo. Więc nie rozumiem do końca, dlaczego akurat ta fundacja, tylko dlatego, że jest powołana przez rząd i realizuje zadania, które rząd sobie akurat uznaje za odpowiednie, dostała 100 milionów od tak na różnego typu działania. Powinna sfinansować to z subwencji partyjnej. Koledze z Nowoczesnej, że nie propagandowa kampania, tylko informacyjna, to po pierwsze, a po drugie 83% Polaków jest niezadowolona z pracy sądów przez ostatnie 10 czy 20 lat i dlatego przeprowadzamy tą reformę. Warto naprawdę być lepiej przygotowanym, jak się przychodzi do telewizji. Ja jestem bardzo dobrze przygotowany, chciałbym się zapytać, skąd masz takie informacje? 83% sondaż CBOS-u. Możesz sobie sprawdzić. Dobrze, sondaż CBOS-u. Robiony na jakiej grupie? Panowie, ale nie, tak, okej. Polemika w dwójkę dopuszczalna. W trójkę będzie okazja. Ale kończycie, czy już może kolejne ugrupowanie? Ja nie powiedziałem, że jest to kampania propagandowa. Powiedziałem, że jest to negatywna. Robiona tylko i wyłącznie dlatego, żebyście przepchali swoją reformę sądownictwa tak, żebyście mieli tylko i wyłącznie wy możliwość ustawienia swoich sędziów, wyrokowania, już tak raz było. Panowie, nierównocześnie przypominam, że jednak bohaterem jest nasz gość. Zadaję pytanie, Ruch Narodowy, proszę. Michał Filipek, Ruch Narodowy. Ja chciałem wrócić do sprawy komisji. Chciałem się zapytać, dlatego że my Polacy płacimy na VAT, tak jak pani powiedziała, ciężko wypracowane pieniądze. Komisja może dojdzie, kto te pieniądze zabrał, wyłudził. Natomiast raczej te pieniądze nie wrócą do budżetu państwa. Ja to rozumiem. I w jakiej sprawie w takim razie była powołana ta komisja? Jaki to będzie miało efekt na przyszłość? Czy może zacząć dyskusję o tym, żeby ci Polacy, którzy płacili na VAT, my internauci, czy ludzie przed telewizorami, żebyśmy jednak mieli te pieniądze wypracowane ciężko we własnych kieszeniach, a nie właśnie przez to, co się teraz dzieje, tak? Że zostają takie powoływane komisje i chciałbym usłyszeć pani komentarz na ten temat. No rzeczywiście komisja nie ma za zadanie i pewnie nie udaje się przywrócić tego, co gdzieś tam zostało zrabowane, no powiedzmy sobie prosto w oczy. Oczywiście ona ma za zadanie wyjaśnić to, co wcześniej powiedziałam, czyli ktoś z polityków nie stoi za tego typu działalnością. Czy tylko i wyłącznie możemy zgonić to na luki prawne? A pan powiedział o rzeczach, które są bardzo ważne, czyli odciążeniem Polaków od płacenia wszelkich podatków. Oczywiście VAT to jest podatek międzynarodowy, to nie da się go w Polsce tak naprawdę zlikwidować, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej. Tylko, że można go obniżyć do tak, można Unii Europejskiej i można o to próbować, dlatego że został podwyższony i jednak byśmy postulowali za tym, żeby został zniżony jak do tej minimalnej. No myślę, że z naszej perspektywy wiele sprawy rozwiązałoby zrównanie różnic pomiędzy płaceniem podatków VAT, dlatego że te niestety zniknięcia tego podatku, one często wynikają z tego, że po prostu są różnice i nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują te różnice w VAT-ie, wyłudzając ten VAT oczywiście. Taki postulat składaliśmy, myślę, że poziom 16%, bo to jest taki realny wpływ do budżetu podatku VAT, albo i zwolnienie z podatku VAT artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność. To jest możliwe i to można zrobić i to spowoduje to, że te pieniądze zostaną w rękach, w kieszeniach Polaków, bo rzeczywiście one są ciężko wypracowane. No i unikniemy takich kanałów, gdzie ci nieuczciwi przedsiębiorcy spokojnie mogą sobie funkcjonować, bo ci, co płacą ten VAT, oni będą go płacić, płacą i rzeczywiście najczęściej to oni ponoszą cały ciężar tych złodziejstw, z którymi mieliśmy do czynienia. Więc to jest tak, że komisja śledcza ma wyjaśnić i zlokalizować pewne mechanizmy, czy są jeszcze w tych lukach prawnych, oprócz wyrównywania VAT-u, na przykład takie ścieżki, które pozwalają politykom uczestniczyć w tego typu aferach. Facebook, Twitter, poczta? Poczta. Poczta, proszę. Zmienię trochę temat. Paweł Kukiz zaliczył ostatnio pobyt w szpitalu. Kto będzie rządził w Kukiz 15, gdy lider będzie z jakichś powodów przez dłuższy czas niezdolny do działania? Paweł Kukiz nadal jest w szpitalu i jakoś państwo widzicie, klub funkcjonuje. My mamy w klubie prezydium wybrane bardzo w sposób demokratyczny.
to prezydium, Paweł Kukiz jest oczywiście przewodniczącym tego prezydium, ale każdy z nas ma pełne kompetencje. My bardzo kolegialnie podejmujemy pewne decyzje. U nas Paweł Kukiz nie rządzi. Paweł Kukiz jest tym, który nas porywa do działania i on cały czas od samego początku nas już porwał. A my podejmujemy decyzje bardzo demokratycznie, bo jeżeli chodzi o cały klub, tak naprawdę staramy się przed każdym posiedzeniem, na każdym posiedzeniu klubu dyskutować o naszych decyzjach, jak podejmujemy, jeśli chodzi o głosowanie, jak podejmujemy decyzje odnośnie składania projektów ustaw. Czterodniowe posiedzenie, trudne posiedzenie Sejmu. Jak widać, klub super podejmował decyzje, sprawnie działał, składał projekty, złożyliśmy projekt choćby nawet do komisji śledczej. Panie posłanko, tak? Ja myślę, że to bardziej było takie pytanie o wicekróla. Kukiz 15, wicekróla. Więc? No jestem wiceprzewodniczącą. Marek Jakubiak jest wiceprzewodniczącym. Czyli, także... czyli to było takie sympatyczne jest... pytanie o panią. Tak? Jeśli nie Paweł Kukiz, to Agnieszka Ścigaj. Całe prezydium. Rozumiem. Wolność, proszę. Kamil Jastrzębski, Wolność. Szanowna pani poseł, wielokrotnie słyszy się opinię, że ruch Kukiz 15 jest ugrupowaniem o poglądach wolnorynkowych. Tymczasem głosowała pani za takimi ustawami jak m.in. 500+, czy podatek bankowy oraz wiele innych. I mam pytanie, czy w związku z tym, aby na pewno wasz ruch jest ugrupowaniem o poglądach wolnorynkowych? W naszym ugrupowaniu, jak państwo pewnie wiecie, są posłowie o różnych poglądach. Wolnorynkowych również mamy dość taką pokaźną grupę posłów, którzy bardzo mocno i zawsze, pan może pewnie pośledzić po głosowaniach, oni głosują za tego typu rozwiązaniami. W różnych kwestiach próbujemy się nawzajem przekonać. Bardzo często się tak zdarza, że właśnie grupa posłów wolnorynkowych z solidnymi argumentami przekonuje pozostałych posłów do tego, żeby głosować za ustawami, które na samym początku wydają się takie trudne do zrealizowania. Natomiast są też posłowie, którzy się nie dają przekonać, ale u nas w niektórych w sprawach obowiązuje taka wspólna dyscyplina, ale to właśnie w tych sprawach, w których podejmiemy wspólnie decyzję, że decydujemy się na wspólne głosowanie. Natomiast w niektórych sprawach to nie jest konieczne. My chcemy nauczyć innego myślenia Polaków, że rzeczywiście to nie jest tak, że partia to jest taki monolit, który skupia 200 czy 300 osób, które absolutnie myślą jednakowo i tak samo będą podejmować decyzje. W tych wszystkich ugrupowaniach pan gwarantuje. Nie ma takiej jednomyślności, ale szef każe, jest to wykonalne. Natomiast to nie prowadzi do zmiany. Tak. A propos tego monolitu, pani poseł, te trzy posłanki już są, które kiedyś były w Kukiz 15, już są w PiSie? A to nie słyszałam, to jakiś obecny news? Nie, no... Nie, to pojawiły się takie informacje, ale z tego, co czyli jednak pani poseł usłyszała. Usłyszałam, tak, to w mediach się gdzieś pojawiło, ja to kilkakrotnie razy komentowałam, ale ostatnio słyszałam panią poseł Annę Siarkowską, która mówiła, że nie zdecydowała się przejść do Polski Razem, bo o tym ta plotka gdzieś krążyła, ale nie zaprzeczyła, no, czyli do klubu PiS, tak generalnie. Ale nie zaprzeczyła, że do Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie. Powiedziała, że tak naprawdę nie wie, jaka jest jej przyszłość polityczna, nie przeszkadza jej to, że może być w każdej partii, ważne, żeby swoich poglądów nie zmieniała. No ja mam trochę inne zdanie, ale nie słyszałam, że ten fakt zaistniał, tak, że to się coś zadziało, więc trzeba by było... Jak zawsze świetnie zorientowany młody człowiek z PiSu coś wie, nie? Panie redaktorze, nie ja mam nie. zadawać pytanie, ale nie. mogę oczywiście na to odpowiedzieć. Mamy bardzo duży okręt, ale na tym okręcie jest bardzo dużo pracy i służby dla Rzeczpospolitej, więc zapraszamy wszystkich, którzy dobrze życzą w Polsce. Oddaję głos koledze. Świetna, dyplomatyczna odpowiedź, ale umówmy się tak, że w takim razie młodzi ludowcy, a później Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze? Proszę. Szanowna pani poseł, po niedawno tragicznych skutkach nawałnicy na Pomorzu, parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz właśnie Kukiz 15 wspólnie pytali o to, dlaczego nie została wprowadzona na tym terenie stan klęski żywiołowej. Pytali również, między innymi poprzez przewodniczącego Komisji Rolnictwa, dlaczego minister rolnictwa nic w tym temacie nie robi w sferze pomocy potrzebującym, między innymi rolnikom. Czy panią nie oburza taka ignorancja kolejnego przedstawiciela rządu na to, co tam się stało i brak jakichkolwiek działań? Znaczy w tej całej kwestii oburzało mnie wiele spraw. Na samym początku uważałam, że nie ma co się zastanawiać, co robią politycy, bo politycy najczęściej dużo gadają, a nic nie robią. I od razu apelowaliśmy do tego, żeby...
państwa posłowie też o tym mówili, żeby się skupić na tym, że najpierw ponaprawiajmy to, co tam się stało, idzie zima, ci ludzie potrzebują pomocy, skupmy się na tym. Zresztą znając, jak toczy się debata w Sejmie, to wiedzieliśmy, że wszyscy wyjdą przed kamery i będą tylko opowiadać, co trzeba zrobić. Natomiast ja chcę powiedzieć, że pierwszym posłem, politykiem, który pojawił się tam, zakasał ręce i pracował z tymi ludźmi bez kamer, to był poseł Paweł Skutecki z naszego ugrupowania i dopiero on zapalował do pani premier o to, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, żeby tam przyjechały wojska. Rzeczywiście, to nasz apel był bardzo mocno podkreślany. Rzeczywiście PSL też taki apel miało, dlatego że ta debata polityczna, która się pojawiła, to była taka debata i przepychanka odpowiedzialność. Samorządowcy zganiali na rząd. Ale konkretnie, mamy już ponad miesiąc od tej tragedii. Co minister rolnictwa? Czy on w ogóle słyszy ten apel i czy dotrze do niego, że tym ludziom trzeba pomóc? Czy może nic się nie stało, nie mamy o czym mówić? No, czy on słyszy, to trzeba byłoby jego zapytać, ale że nie reaguje, to jest fakt i to widzimy, tak? Albo przynajmniej reaguje nie tak, jak powinien reagować. Tak jak mówię, no, w tej kwestii zarządzania od samego początku, gdyby był ten stan klęski żywiołowej, to mielibyśmy jasną i czytelną odpowiedź, kto powinien zarządzać kryzysowo i kto powinien ponosić odpowiedzialność za pewne niedociągnięcia. W takim wypadku nie mamy ogłoszonego stanu klęski żywiołowej, więc rząd ponosi odpowiedzialność za to, żeby ta pomoc płynęła na czas. Czy posłowie Kukiz 15 poprą wniosek PSL o dymisję ministra Jurgiela? A podpisali ten wniosek, się również pod tym. Tak, a ten wniosek został złożony 14. Aha, bo to on był już wcześniej składany, potem był wycofywany. Tak, nie było klimatu, mówiąc krótko, wtedy w awanturze o sądy, żeby przeprowadzić spokojną i merytoryczną debatę. Teraz mam nadzieję, ten czas nadszedł, żeby te sprawy wyjaśnić, ujawnić bezczynność ministra, no i podjąć apel o te działania. No nie chcę zadecydować za cały klub, natomiast jeżeli się podpisali ci posłowie, to oni na pewno będą z tym głosować, ale poczekajmy na tą debatę, bo sam pan powiedział, czy oczekujemy merytorycznej debaty. Może pan minister wyjaśni jakoś rzeczowo i uzasadni tą swoją opieszałość w tej kwestii pomocy, więc oczywiście nie podejmujemy decyzji przed debatą sejmową. Klimat na tą debatę, czy się pojawia, ja myślę, że taki jak zawsze też się pojawi awantura i obyśmy tylko posłuchali rzeczowych argumentów, bo pan minister je przedstawił, no i wtedy podejmiemy jakąś decyzję. Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałem poruszyć kwestię podatku VAT. Jak wiadomo, rządy koalicji PO-PSL były złotym okresem dla mafii VAT-owskiej, jak i wyłudzaczy podatku VAT. Wyłudzano w tym czasie podatek VAT na wszystkim, zarówno na artykułach pierwszej potrzeby, jak i na przykład na stali. A tutaj chciałbym przytoczyć przykład afery stalowej. Czy komisji tego typu nie można było stworzyć wcześniej za rządów jeszcze Platformy? Być może Platforma i PSL czerpały korzyści z okradania Skarbu Państwa. Tutaj chciałem też poruszyć temat reparacji wojennych. Ostatni temat, który jest bardzo gorącym tematem. Chodzi głównie o to, że partie opozycyjne typu Nowoczesna, PSL i PO są przeciwko temu, aby strona niemiecka wypłaciła Polsce reparacje wojenne. Czy jest dalszy sens walki o te reparacje? To takie złożone pytanie, ale zacznę może od tego VAT-u, który tutaj jest motywem przewodnim. Oczywiście ja mam tutaj taki mały kamyczek do ogródka jednych i drugich. No, państwo podwyższyliście VAT, Platforma Obywatelska podwyższyła VAT na 23%, Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że obniży i nie obniżyło. Jeszcze jakby wstrzymało możliwość tej ustawy, która była. Chodziło o to, czy ta komisja nie mogła powstać wcześniej, ponieważ jak wiemy, rządy PO-PSL były rajem po prostu dla wyłudzaczy podatku VAT. No właśnie, szanowny kolego, dlaczego długo wasi posłowie mówili, że ta komisja nie jest potrzebna? Tylko nagle ustami marszałka Terleckiego w sytuacji, kiedy wybuchła afera billboardowa, marszałek z niczym nieuskrywaną pomocą mówi, no szanowni państwo, może telewizowie zajmą się czymś innym niż aferą billboardową, powołamy. No dobrze, ale to komisję. Za waszych rządów wyłudzono prawie 250 miliardów złotych. Pytam, jeżeli masz takie informacje, dlaczego ta komisja nie została już wcześniej przez was uchwalona? To ja odpowiem. Kochanemu koledze z PSL-u. Dlatego, że my naprawiamy to, co zepsuliście przez 8 lat, naprawiamy krok po kroku. Reforma sądów, teraz czas na kolejne sprawy, między innymi na komisję do spraw zbadania VAT-u. Szanowny kolega, przypomnij mi, ile już to dni jest od audytu i jakie z tego wnioski? Od audytu? No, to radzę poczytać audyt, to znajdziesz różne ciekawe rzeczy i wasze małe wnioski i większe przekręty. Panowie, pani poseł, to jest chyba jedyne forum, w którym ja się taka... Bardzo, pani poseł, obawiam, że to jest właśnie taki haczyk. Zostaliście państwo słusznej może kwestii komisji odnośnie wyłudzenia VAT-u zagonieni przez spis Koziru. Ale my wam damy taką komisję. Ale panowie, lekko obniżamy... lekko obniżamy temperaturę. Ja się bardzo cieszę z takich polemik, naprawdę. To rzadko się zdarza, taki świetnie, ale...
Są granice. Pani poseł. Proszę, nie mieszajmy faktów. Drodzy panowie, od samego początku o VAT-cie i o tych wyłudzeniach jego komisji śledczej mówiło ugrupowanie Kukiz 15. I to my się cieszymy bardzo, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio nawet sam pan marszałek, pomogli zebrać podpisy, podpisali się pod tą ustawą i są gotowi poprzeć tą ustawę. Jak już państwu powiedziałam raz, jakby nie wskazujemy jeszcze, nie stawiamy szafotów i nie znamy jeszcze winnych tej całej afery, nawet nie wiemy, czy tacy się pojawią. Ta komisja ma to za zadanie wyjaśnić i trzymamy się tych faktów. My jesteśmy takim ugrupowaniem, które lubi rzeczowo i konkretnie mówić już o rzeczach fachowych. Nie bardzo nas męczy ta taka przepychanka, bo tak naprawdę staramy się zauważyć, gdzie w tym wszystkim są zwykli ludzie i to, co pan z Ruchu tam Narodowego powiedział, to z ich kieszeni te pieniądze zostały wycięte. Więc ja myślę też tak, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i PSL usiądą z nami w tej komisji i będą rzeczowo przyglądać się temu, gdzie uciekały te pieniądze. Czy ktoś rzeczywiście stał za tym i nie będzie tutaj polityki i nie będzie przepychanek politycznych, bo tu chodzi o pewną merytoryczną pracę, o to, żebyśmy naprawdę doszli do źródła po to, żeby ci Polacy, którzy zamiast otrzymywać te pieniądze albo którzy mają niskie renty, które mają niskie dochody, którzy nie mają dobrej służby zdrowia, którzy mają złą oświatę, dowiedzieli się, że ktoś ich okradał, a wszystko to mogli mieć, dlatego żeby te pieniądze wpływały do ich budżetu. Więc popracujmy merytorycznie nad tym, znajdźmy ewentualnie winnych, albo ich nie znajdźmy, tylko pokażmy, że prawo jest złe i pozwala na przestępstwa. O naiwności, przepraszam, nie przyszło do głowy, tylko o naiwności. Pani poseł mówi, bez polityki w gronie, w którym są sami politycy, no ale, no dobrze. Jakiej naiwności? O normalności, panie redaktorze. Niech tak będzie, każdy ma prawo mieć nadzieję. Krótko. Ja się oczywiście zgadzam z panią poseł, bo to jest jakby szeroka sprawa, bo Platforma mówiła na przykład, że likwiduje czarną strefę, a tak naprawdę na drugi dzień napadała na biedne babcie, które próbują sobie dorobić do emerytury i sprzedają pietruszkę. I to była według nich i według PSL-u likwidacja czarnej strefy, szarej strefy. I rozumiem. Dobrze, i że rozumiem, zajmujemy się tymi najpierw największymi firmami, mafiami paliwowymi i innymi grupami. Krótko, pani poseł, a później pytanie spoza studia. Szanowny panie, ja rozumiem, że właśnie a propos tych babci, które handlują pietruszką, to Prawo i Sprawiedliwość może poprze jeszcze ustawę o sprzedaży bezpośredniej Kukiz 15, bo to by się bardzo przydało. Pani poseł. Załatwione. Nie znam bliżej ustawy, ale wszystkie dobre ustawy Prawo i Sprawiedliwość zawsze popiera ze strony. Trzymamy za słowo. Ja tylko zwracam uwagę, że brawa były po jednej i po drugiej stronie. Dobrze, miało być pytanie spoza studia. Piotr Misiło, poseł Nowoczesnej, proszę. Dlaczego państwo poparli ustawę o reformie edukacji? Dlaczego popierają państwo inne ustawy PiS-u, taką jak o likwidacji immunitetu dla rzecznika RPO czy Najwyższej Izby Kontroli? Dlaczego Kukiz jest cichym koalicjantem PiS-u? Pani poseł, proszę. Znaczy, zacznę od tego, że pan Misiło nie doczytał, bo ma złe informacje. My nie poparliśmy ustawy o edukacji akurat, także tu trochę mu się pomyliły głosowanie. O której drugiej tam ustawie nie zapomniałam, o której mówił. Ale że dlaczego popieramy cicho, tak? Dlaczego jesteście cichym koalicjantem PiS-u? Dlaczego jesteśmy cichym koalicjantem? No to też jest jakby pytanie, tylko stawianie tezy i jakby wcześniejsze argumenty wcale jej nie bronią, jak widać. Ale no, to jest taki, że tak powiem, no trochę wyświechtany już ten slogan. My tak jakbyście państwo zobaczyli, no to rzeczywiście... Nie będę się teraz tłumaczyć, ile ustaw PiS-u popieramy, a nie, bo to jest absurdalne, bo my tak naprawdę nie patrzymy, kto jest autorem tej ustawy, tylko patrzymy, co w tej ustawie jest zawarte i jak ludzie na tym skorzystają albo stracą i na tym się skupiamy. Nie zawsze nawet widzimy, kto się podpisuje pod tymi ustawami. Ja wiem, że to nie jest normalne w myśleniu partyjnym, bo dla myślenia partyjnego jesteś albo z nimi, albo jesteś przeciw nam, tak? Pani poseł, pani pozwoli, że ja dopytam o konkret a propos reformy sądów. W którymś momencie pojawił się pomysł wśród posłów Kukiz 15, instytucji sędziów pokoju. To jest aktualne?
Tak, to jest w ogóle punkt z naszej strategii. Pierwszy z punktów naszej strategii. To jest projekt, w którym my szliśmy do wyborów i od początku to mówiliśmy. Nas teraz bardzo cieszy i cieszy, że wszyscy się stajemy koalicjantami, że łącznie z Nowoczesną, która w tej chwili też popiera ten pomysł z sędziami pokoju. I to jest właśnie parlamentaryzm, czyli zarażamy pozostałych dobrymi rozwiązaniami dla Polaków. O to nam chodziło. W tej chwili wszyscy już o tych sędziach pokoju mówią. Pan prezydent się do tego przychyla, więc możemy powiedzieć, że za chwilę będziemy mieć sukces i będziemy mieć pierwszy naprawdę zreformowany element systemu wymiaru sprawiedliwości, znaczy, gdzie ludzie będą mieć wpływ na ten wymiar. Ja też myślę, że powinniśmy wyjaśnić, bo ja nie jestem przekonany, czy wszyscy wiedzą. Sędziowie pokoju, taki najniższy stopień sędziowania, tak? Tak, to jest w ogóle, to jest sędzia, który oczywiście ma pełne kwalifikacje i on podlega weryfikacji, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale jest wybierany w bezpośrednich wyborach na najniższym poziomie sądowym i on zajmuje się drobniejszymi sprawami. Oczywiście jest następna instancja i te wszystkie inne spory, których się nie uda rozstrzygnąć, trafiać do następnej instancji. Natomiast wtedy odciążamy, tak, ale jednocześnie mamy sędziów, którym społeczność lokalna ufa i których może co 4 lata wymienić. Instytucja, która działa w wielu krajach, Belgii, Stanach Zjednoczonych, praktycznie na całym bardzo świecie. Dobrze się sprawdza w oparciu o prawo zwyczajowe, którego bardzo często u nas na przykład brakuje. Instancyjność wtedy, jeżeli to będą sądy, które będą tam jakieś proste rzeczy rozstrzygać, oczywiście rozumiem, że zostanie to zakreślone w jakim obowiązku, czy to będzie, nie wiem, kodeks karny, czy rodzinny i opiekuńczy, czy cywilny, a później, jeżeli ktoś będzie niezadowolony z tej decyzji, ma prawo odwołać się, tak? Ale mamy w Polsce wymiar dwuinstancyjny. Co dalej? No, wie pan, to jest tak, że... To będzie jakiś sąd pierwszy, później rejonowy, okręgowy... Ja panu na wszystkie szczegóły nie odpowiem, ponieważ ja nie jestem prawnikiem, ja nie omówię panu całych elementów. Ta ustawa jest właściwie na finiszu, ale rzeczywiście będzie normalna możliwość odwołania się i rzeczywiście do drugiej instancji. Oczywiście nie wiem, jak się poukłada, jeśli chodzi o te pozostałe ustawy, czyli Sąd Najwyższy, jak to będzie wyglądać. Natomiast no, w normalnym trybie dwuinstancyjności będzie możliwość odwołania się. No, to tak się, to funkcjonuje. To się bardzo rzadko zdarza. Ja nie zadaję wam zwykle pytań. Skądinąd wiem, że jesteś prawnikiem. To jest zły pomysł sędziami pokoju? Uważasz? Znaczy, wydaje mi się, że prawnikiem jeszcze nie jestem. Mam nadzieję, że już za niedługo, ale wydaje mi się, że to jest dość dobry pomysł z racji tego, że można było odciążyć trochę ten wymiar sprawiedliwości. Dużo ludzi jest niezadowolonych z racji tego, że te postępowania trwają dość długo. O 50% mówiłem z racji tego, że zawsze jedna strona przegrywa, druga wygrywa. Czyli post factum, ale to post factum. Post factum. Rzeczywiście, może jest to dobry pomysł i rzeczywiście za jakieś takie drobne sprawy byłoby to rozsądne rozwiązanie, może usprawiedliwiłoby system sądownictwa. Zgoda, to rzadko bywa. Dobrze, dobrze. Republikanie, proszę. Gdzie są Republikanie? Pani poseł, Paweł Kukiz ponad rok temu krytykował ostro finansowanie różnych inicjatyw społecznych z pieniędzmi z zagranicy. Chodziło wtedy o finansowanie Komitetu Obrony Demokracji pieniędzmi George'a Sorosa. Tymczasem pani w latach 2004-2006 pobierała 25 tysięcy złotych z Fundacji Batorego. Czy tutaj nie ma pewnej rozbieżności? Fundacja Batorego, przypomnę, jest jej fundatorem, jest właśnie George Soros, ten sam, którego Paweł Kukiz krytykował. Czy tutaj nie ma jakiejś takiej rozbieżności pomiędzy tym, co mówi Paweł Kukiz, a pani przyszłością? To ma też pan nieprecyzyjne informacje. Ja współpracowałam z Fundacją Batorego rzeczywiście przez 3 lata, ale współpracowałam społecznie, nie pobierałam żadnych pieniędzy. Byłam osobą, która została przygotowana w ramach szkoleń, które prowadziła Fundacja Batorego do tego, aby polskie organizacje pozarządowe, małe, wiejskie organizacje pozarządowe przygotować do absorpcji środków unijnych. Szkoliłam, sama otrzymałam szkolenie, szkoliłam te organizacje, jak mają przygotować projekty, jak mają aplikować o środki unijne. Jednocześnie negocjowałam w ich imieniu z samorządami to, żeby w programach operacyjnych znalazła się dość duża pula pieniędzy dla tych organizacji, czyli zapewnione w sposób finansowania na równi z samorządem, czyli z administracją publiczną, ponieważ zajmowałam się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Wie pan, ja nawet specjalnie nie przyglądałam się, kto stoi za Fundacją Batorego. Fundacja Batorego ma wiele programów, które są realizowane w Polsce z powodzeniem i bardzo wiele dobrego zrobiły. Ja rozumiem, że można patrzeć na to, że te działania złe, jak na przykład finansowanie jakichś tam nielegalnych, no nie wiem, czy prowadzących do jakiegoś zagrożenia w Polsce sytuacji działań powinno być piętnowane. I
jeżeli takie sytuacje miały miejsce i rzeczywiście Fundacja Batorego w tym uczestniczyła, to jestem absolutnie przeciw. Natomiast Fundacja Batorego rozporządzała na przykład środkami norweskimi, była operatorem, jest operatorem tych środków norweskich. Ja nie sądzę, że wtedy pan Soros mówił, czy nie mówił, że Norwegii, na co mają te pieniądze być przeznaczone. Więc naprawdę czasem język polityków i ten krótki język, taki populistyczny, gdzie się to pojawia, że wszystko, co jest coś tam gdzieś robione, jest po prostu B, znaczy nie pozwala na zagłębienie się merytoryczne w pewnego typu działania. Ja panu wyjaśniam dokładnie, czym się zajmowałam. Nie uważam, że było tu jakiekolwiek zagrożenie dla demokracji z tego tytułu. Wręcz przeciwnie, budowałam społeczeństwo obywatelskie w małych wioskach, w małych gminach. Endecja. Bartosz Fryder, Endecja. Szanowna pani poseł, co ostatecznie skłoniło panią wczoraj do niepoparcia Instytutu Wolności? To znaczy, to nie to, że ostatecznie mnie skłoniło, od samego początku była przeciwna tej instytucji. Zaczynając od tego, że złożyłam wniosek o wysłuchanie publiczne, który został odrzucony i tak nie do końca w uczciwy sposób na komisji. Po pierwsze, po drugie, organizacje pozarządowe wnosiły wiele uwag i to, że nie były wysłuchane i te uwagi nie znalazły się w tym projekcie. Po trzecie, uważam, że jest to ustawa czysto techniczna tak naprawdę. Zaniepokoiło mnie co prawda wstawienie do niej preambuły, ponieważ jeżeli ustawa jest czysto techniczna, czyli stworzenie urzędu, który ma pomagać organizacjom pozarządowym, ona ma pełno sprzeczności ta ustawa, nagle pojawia się jakaś preambuła. Ale ja zgadzam się z tą preambułą i jakby też nie wnosiłam jakichś większych uwag, tam treści, które są niezawarte, mi odpowiadają. Natomiast to jest tak, 60 etatów za 30 milionów, które w tym momencie ma rozporządzać 60 milionami dla organizacji pozarządowych, które i tak de facto były w budżecie państwa. Nie do końca odnajdywałam logikę, która mówiła o tym, że celem tego instytutu ma być wsparcie małych organizacji pozarządowych, a tak naprawdę chodziło o to, żeby wprowadzić równoległe procedury, co jest utrudnieniem dla organizacji pozarządowych, bo aplikowanie o środki przez malutkie wiejskie organizacje na tych formularzach z tym uwzględnieniem tych wszystkich wymogów, które są wskazywane w ustawie o pożytku publicznym, jest trudne, a jeszcze wprowadzenie drugiej procedury, która znalazła się w tej ustawie, no komplikuje tą sytuację, więc dla mnie tam jest pełno sprzeczności. Ja nie uważam, że ona jest jakąś specjalnie wielkim zagrożeniem, ale nie wnosi tego, o co od lat apelują organizacje pozarządowe, ponieważ ja się z nich wywodzę i sama je przygotowywałam i uczyłam, jak mają realizować zadania zarząd, ważne zadania. Uważam, że tak naprawdę ta ustawa nic nie zmienia, wręcz przeciwnie, biurokratyzuje i no i kosztuje, no kosztuje 60 urzędników dodatkowych i tak naprawdę nie widać, żeby oni zmienili rzeczywistość w tych organizacjach pozarządowych. Stąd byłam przeciwna. Jak powiedział kolega z PiS-u, okręt jest duży, więc trzeba troszkę nowych etatów znaleźć dla działaczy. No nie, to jest w Warszawie. Ale taka ciekawostka, o którą ja złożyłam taką poprawkę, dlatego że mówimy o decentralizacji, a ta ustawa ma wspierać małe organizacje pozarządowe, to takim dobrym przykładem byłoby na przykład przeniesienie nowego urzędu do innego miasta. Ja zaproponowałam Kraków, oczywiście poprosiłam posłów z Krakowa, z naszego okręgu, żeby zagłosowali za, ale nie wszyscy zagłosowali. Mielibyśmy jakiś urząd centralny. Nie znaczy, że chcę przenosić stolicę do Krakowa. No właśnie, o to chciałem zapytać. Bo nie, decentralizować urzędy aż tak nie. Należy. Dobrze. No. Ale panie redaktorze, ja tylko jedno zdanie, bo tak pani poseł teraz mówi, że dba o ten okręg swój, krakowski, okręg 13. Nie chcę krytykować, ale jest taka sprawa w Kluczach, tak zwana afera śmieciowa. I wczoraj akurat byłem w Kluczach i mieszkańcy mówią tak, jutro będzie poseł ścigaj, zapytaj. Więc pytam, czy pani poseł coś zamierza w tym zrobić? Tak. Bo Klucze są pani bliskie, a przypominam, że tam startowała pani na radną, uzyskała chyba tylko 120 głosów do Rady Powiatu, więc być może warto się tej sprawie przyjrzeć. No to ma pan naprawdę takie słabe informacje, ponieważ ja jestem pierwszą osobą, która zgłosiła wniosek do prokuratury w tej sprawie. Powiadomiłam wszystkich dlatego pozostałych pytam. Posłów. Pani poseł, ja to mam jedną prośbę. Bo cały czas monitoruję tę sprawę i powiem panu, że jest na finale, dlatego że pewnymi działaniami, mam nadzieję takimi, jak i posłowie są dostępne oczywiście, doprowadziłam do tego, że prokurator generalny przejął kontrolę nad tym śledztwem. Zachęciłam kilku posłów do tego, żeby włączyli się również Prawa i Sprawiedliwości, pani, profesor, pani Małgosia Wasserman, która przy tym pomogła. Ja wiem, tylko więc... że ja muszę poprosić jedną rzecz, bo jednak ten program jest ogólnopolski, w związku z tym jestem przekonany, że widzowie ze Szczecina i tak dalej nie wiedzą, o co chodzi. Ale afera śmieciowa w Kluczach, bardzo krótko. Nie, to jest tak, że to nie jest tylko afera śmieciowa w Kluczach. Polska tonie w śmieciach, w nielegalnych wysypiskach. Polska jest zalewana śmieciami. W 2010 roku ustawa, która została, poluzowała możliwości, jakby zniosła sposób wprowadzania zezwoleń na przykład segregowaną, bo to tak się teraz nazywa składowanie odpadów, która zniosła obowiązek
raportów oddziaływania na środowisko, czyli nawet nie trzeba pytać mieszkańców, że można im za płotem dokładnie wprowadzić śmieci i pozwolono na swobodne wwożenie do naszego kraju śmieci również z zagranicy. Tym się trudni praktycznie, nie chcę powiedzieć, ale prawie, że mafia. To nie jest incydent w Kluczach. Mamy Śląsk, mamy wiele takich sytuacji, które są te nielegalne wysypiska, które są ustanawiane prawem, bo tak jest to prawo, tak zostało źle stworzone, w taki sposób, że ktoś mówi, że będzie składał tam czyste butelki albo opony, a robi dokładnie ludziom śmieci komunalne i potem zostawia to, nie wywozi. Nie ma obowiązku ubezpieczania się od takiej działalności. I teraz starosta, niestety, to nie starosta, tylko za nasze pieniądze, i to nie jest tylko przykład w Kluczach, będzie musiał wywieźć te śmieci za 2-3 miliony, bo firmy, które dokładnie to narozrabiały, po prostu wyniosły się i na terenach jeszcze sobie zrobiły hipotekę, więc nawet nie ma z czego ściągnąć. I to naprawdę jest poważny problem ogólnopolski. Ogólnopolski problem do rozwiązania w Sejmie? To rzecz tak, w tym, tak? Tak, tak, tak. Rozumiem, że pani poseł to deklaruje. Dobrze, Młodzi Demokraci, proszę. Dzień dobry, Młodzi Demokraci, Grzegorz Gil. Chciałbym się pani poseł spytać, czy według pani obecny rząd dobrze chce, chciałem powiedzieć, jak twierdzi obecny rząd, że Niemcy przede wszystkim powinni oddać nam repatriację, ale chcę zauważyć, że europosłowie pochodzący z Niemiec czy też Francji, które obecny rząd ich obraża, mówiąc, że uczyli się od nas jeść, między innymi widelcami. Chciałem zauważyć, że głosują za dotacjami dla Polski. Natomiast my obrażamy te państwa. I chciałbym jeszcze spytać się dotyczącej ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Jak pani ugrupowanie widzi to? Jak powinna wyglądać ta ustawa? Właśnie to pierwsze pytanie było dość mocno złożone, ale ono się wiąże z tym, co ja nie odpowiedziałam też tutaj wcześniej, jeśli chodzi o reparacje wojenne. Bo co powiedział kolega wcześniej? Tak, tak, tak. To dobrze, że pan to przypomniał. No, moje zdanie o reparacjach jest takie, że to nie tylko moje zdanie, ale pewnie myślę, że większość Polaków się z tym zgadza, bo takie też są sondaże, ale co też słychać i polityków zagranicznych. Polska ma prawo moralne policzyć i jakby nazwać rzeczy po imieniu, że rzeczywiście straciliśmy najwięcej, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o majątek w trakcie II wojny światowej i nigdy nie otrzymaliśmy za to żadnej rekompensaty. Pewne elementy, które teraz mamy we współczesnej polityce, na przykład Unii Europejskiej, bardzo często wywodzą się z pewnych zakłamań i nazywania rzeczy po imieniu. Ja uważam, że to, że policzymy, że będziemy wiedzieć, jaka kwota i że będziemy mieć taki argument, tylko to musi być argument bardzo merytoryczny, bardzo rzeczowy i najlepiej, jeżeli on by był ustanowiony w wspólnym zespole polsko-niemieckim. I w takim zespole... Ale chciałbym zauważyć, że Francja i Niemcy płacą najwięcej do budżetu, a część pieniędzy ląduje do Polski, tak? To dzięki ale wie nim pan, to patrzy pan jednostronnie. No naprawdę, patrzy pan na to, że ta rzeczywiście Unia Europejska to jest tylko taki dobry wujek. Unia Europejska to jest wspólnota interesów. No jakby nie mieli interesów w Polsce, jakby Polska nie była dobrym rynkiem zbytu i dobrym miejscem, gdzie była kiedyś tania siła robocza, to oni by tak chętnie tego nie inwestowali. Więc naprawdę patrzmy sprawiedliwie. Ja nie mówię, że tak nie jest, że jakby Polska nie jest odbiorcą pewnej kwoty, ale jeżeli byśmy chcieli robić bilans, no to liczmy też korzyści na przykład w przetargach, przy tych pieniądzach. Liczmy też korzyści, które mieli spokojnie ze stref ekonomicznych przedsiębiorcy zagraniczni. Więc to nie dlatego, żeby jakby podchodzić do sprawy tak, że rzeczywiście my mamy tylko i wyłącznie pretensje i roszczenia. Nie, ale jeżeli Unia Europejska jest wspólnotą interesów, jest to naprawdę taki twór mocno biznesowy, umówmy się, ideologię dorobiono po to, żeby tutaj sterować interesami, to negocjujmy i używajmy argumentów biznesu. A propos, ale... Bardzo dba o te interesy niemieckie, to może warto zmienić logo Platformy na przykład logo CDU. Wtedy będziesz mógł takie rzeczy wygadywać. Ja tu widzę, to jest kwestia reparacji, tak? Koliber, ja Koliber Nowoczesna, no Prawo i Sprawiedliwość pewnie się włączy, ale Koliber. Radosław Piech, Stowarzyszenie Koliber. W tym tygodniu rząd przyjął ustawę zakazującą korzystania z foliów osobom poniżej 18 roku życia. Większość posłów od Kukiza poparło tę ustawę. Jednym z nielicznych głosujących przeciw był były prezes Kolibra Jakub Kulesza. Dlaczego tak wielu posłów od Kukiza zagłosowało za, mimo że, tak jak kolega z Wolności wspomniał, większość posłów się przedstawia jako obrońcy wolności osobistej oraz gospodarczej? Dziękuję.
Po pierwsze, mamy do czynienia i mówimy tutaj o osobach, które nie są pełnoletnie, więc tak naprawdę w każdej tej sytuacji to nie są osoby, które mogą swobodnie i wolnie wykonywać swoją wolę, bo za każdym razem ktoś za nie musi decydować, więc rozdzielmy jakby wolność osoby dorosłej, a wolność dziecka. Za dzieci jesteśmy odpowiedzialni. Ja uważam, że solaria są szkodliwe bardzo często tak samo jak może alkohol i papierosy. I uważam tak, jeżeli polski system, państwo doprowadza do tego, że nasze dzieci niestety 3/4 swojego czasu spędzają poza domem i są otaczane są innymi osobami, szkoła, różne miejsca, gdzie się spotykają, to chciałabym jako matka, żeby tam pojawiały się osoby dorosłe, które równie będą czuć się odpowiedzialne za moje dziecko i tak naprawdę zwrócą uwagę, jeżeli ja nie będę mogła, że on wchodzi do solarium, ja będę za to po prostu wdzięczna. Stąd zagłosowałam za tą ustawą. Zaglądniemy za moment do internetu, ale Młoda Prawica jeszcze zdąży? Zdąży. Mam nadzieję, że zdąży. Szanowna pani poseł, Młoda Prawica, dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, troszkę zmienię temat tutaj dyskusji. Jak dobrze wiemy, oddziała pani bardzo aktywnie w organizacjach pozarządowych, budowała je pani. Czy to też w jakimś stopniu wywarło na panią wpływ do obecnej, że przynależy pani do obecnego ruchu, czyli Kukiz 15? Czy po prostu też były inne pobudki, które panią do tego zmotywowały? Dziękuję. Tak, rzeczywiście ja jestem człowiekiem z organizacji pozarządowych, jestem zafascynowana aktywnością ludzi, że sami potrafią brać sprawy w swoje ręce, a to środowisko niestety dawało im, jako jedyne dawało im od wielu lat, od momentu transformacji do tego, żeby się organizować swobodnie i nikt ich nie powinien i nie kontrolował. To była taka sfera dlatego zarezerwowana. Jeździłam po Polsce i namawiałam ludzi, żeby organizowali się, zakładali stowarzyszenia i szukali środków na swoje finansowanie i obserwowałam, jak zmieniały się ich rzeczywistości, niezależnie czy ich popierał rząd, czy była jakakolwiek partia. Po prostu tak to funkcjonuje. Ja jestem wielkim fanem. Rzeczywiście to miało pewnie duży wpływ na to, że jestem w Kukiz 15, ale największy wpływ miała to, że byłam jednym z tych, którzy zbierali podpisy pod postulatami Platformy Obywatelskiej za to, żeby kiedy Platforma chciała rozpisać referendum o jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli chciałam, żeby w Polsce, tak jak teraz nasi młodzi ludzie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, dlatego że tam są właśnie JOW-y, to chciałam, żeby nie wyjeżdżali, tylko żeby w Polsce była normalna, cywilizowana demokracja. Platforma okłamała kilkaset osób, które zbierały tak jak ja. Miałam może tyle lat co wy, tak może trochę więcej. A mianowała się jako bardzo obywatelska, czyli taka właśnie, jak ja kreowałam, czyli mocno wierząca w to, że ludzie sami potrafią coś robić i chciała rozpisać referendum. Potem wyrzuciła do kosza, a na końcu dowiedziałam się, że to były tylko ćwiczenia na nas, na młodych ludziach. Więc czułam się zawiedziona i znalazłam się w tym ruchu, który bardzo mocno i sztandarowe hasło wziął za siebie jednomandatowy okręg wyborczy. Zaglądamy. Polacy wyjeżdżali z kraju niż żyją. Zaglądamy do poczty. Czy kobiety w polityce, jak na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz, są dla pani wzorem do naśladowania? No posłuchajmy odpowiedzi. Kobiety w polityce. Kobiety w polityce, tak, są do naśladowania, ale czy akurat pani Gronkiewicz-Waltz jest tym dobrym przykładem? Krystyna Pawłowicz. No nie, ja nie chcę teraz mówić o jakichś autorytetach obecnych polityków. Ja może bym nawet poszukała trochę za granicą, jeżeli patrząc na to. Natomiast myślę, że one bardzo wiele dobrego wnoszą do polityki. Powinno być ich zdecydowanie więcej, ale nie uważam, że powinno się je zmuszać ustawami, tylko powinno się je motywować. Ja nie chcę, żeby za mnie ustawa decydowała, czy chcę być w polityce. Ja chcę po prostu... Jestem przekonana, że jestem tu, gdzie jestem i jestem z własnej woli, a nie dlatego, że mnie do tego ustawa zmusza. Pani poseł, ja wyciągnę esencję z tego, co pani powiedziała. Kobiety w polityce, tak. Dziękuję dzisiaj bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu i zapraszam za tydzień o całej porze. Do zobaczenia.